Witam serdecznie wszystkich widzów telewizji MTV24TV i ATV na naszym wspólnym paśmie, wspólnym programie Rozmowa przy Herbacie. Herbata jest, a moim dzisiejszym gościem jest osoba reprezentująca firmę Nestia Odszkodowania, firmę, która jest mecenasem kultury i takim bardzo dobrym duchem nagród muzycznych Złota Nuta, a z biznesu Kryształowa Kamera jeszcze mają kilka w zanadrzu, ale to końcówka tego roku wszystko pokaże. Krzysztof Szewczyk, przedstawiciel Nestii, witam cię bardzo serdecznie. Witam ciebie serdecznie, witam wszystkich telewidzów. Złota Nuta, można powiedzieć, nabiera tempa. Kryształowa Kamera, pierwsza, już też pierwszy klaps poszedł. Skąd miłość i dlaczego Nestia Odszkodowania tak przychylnym okiem popatrzyła na te nagrody? Dostaliśmy propozycję, żeby stworzyć wspólnie taki projekt. Bardzo się nam spodobał z racji tego, że uwielbiam muzykę, uwielbiamy filmy. Jest to tak naprawdę bardzo fajny pomysł, a do tego no, promowanie gdyby naszej firmy, tak? Różne firmy na różne sposoby promują swoje firmy. My postanowiliśmy iść w ten sposób i w tym kierunku, który myślimy, że będzie słuszny, bo tak jak sam stwierdziłeś, że Złota Nuta nabiera coraz większego tempa. Pierwsza Kryształowa Kamera została już wręczona i jesteśmy zaskoczeni, że tak się wszystkim podoba i będziemy na pewno robili wszystko, żeby zasłużeni dla kina i muzyki dostawali tych nut jak najwięcej. Czyli znaczy, że jak będziemy nogość Złotych Nut, to znaczy, że mamy dobry rynek muzyczny w Polsce. Tak, zgadza się. Na tym nam najbardziej zależy, żeby promować artystów. Czyli rozumiem, że nie tylko zasłużone wielkie gwiazdy otrzymują, ale też będą takim bodźcem dla tych młodych, zdolnych. Tak, zależy nam przede wszystkim też na tym, żeby motywować młodych artystów, żeby tworzyli, żeby działali, tak jak my u nas w naszej firmie. Podczas Kryształowej Kamery byłeś również obecny na sali podczas spotkania z reżyserem Andrzejem Tarkowskim-Kieliszewskim. Jak odbierasz film osobiście? Osobiście bardzo mi się ten film podobał. Przyznam szczerze, że nie miałam czasu na oglądanie filmów dokumentalnych. Ten bardzo jak gdyby uderzył w moją osobę, dlatego że dotyczy zwykłych ludzi i problemów, z jakimi się borykają w swoim kraju. Został świetnie pokazany. Idealnie był dopasowany czas i montaż tego filmu, przez co też takie duże zainteresowanie było widzów i prośba o to, aby został wyświetlony na następny weekend. No, czyli będzie. Powiedz mi, czym się ogólnie zajmujecie? Przybliż w takiej pigułce naszym widzom działanie Nestii. Generalnie ja wraz z moimi współpracownikami stworzyliśmy tą firmę z Beatą Kostrzewą i Szymonem Kolmerskim. Zajmujemy się odszkodowaniami, pomagamy ludziom, którzy ulegli w różnego typu wypadkach. Mamy ze sobą tak naprawdę pion prawny, bardzo dobry. Jest to Polski Instytut Odszkodowań, który z nami współpracuje. Nestia jest pionem sprzedaży. Rozwijamy się coraz bardziej. Mamy na chwilę obecną 800 współpracowników w Polsce. Teraz uderzamy właśnie w miejsca takie jak Szklarska Poręba, Zgorzelec, Kraków. Oddział za chwilę będzie się otwierał naszej firmy. Chcemy generalnie dotrzeć do jak największej ilości osób i poinformować ich, jakie mają prawa. Gdyż często bywa tak, że ludzie pytają, czym się zajmujemy, jeśli mówimy, że odszkodowaniami, często mylą z ubezpieczeniami, bo nie wiedzą, że należy im się odszkodowanie za wypadek, któremu ulegli. A generalnie, żeby dostać odszkodowanie, nie trzeba być ubezpieczonym, bo te odszkodowania są tak naprawdę z polis OC sprawców. No, to myślę, że to jest dłuższy temat i może pozwolisz, że będziemy kontynuowali te takie nasze spotkania, bo warto jest uświadamiać polskie społeczeństwo, że należy się nam, proszę Państwa, po jakichś wypadkach nie dostać jałmużny, tak jak to nieraz się dostaje, ale
można, załóż szczerbek na zdrowiu, znacznie więcej odzyskać. Oczywiście zdrowia pieniądze nie przywrócą, ale na pewno pomagają chociażby w rehabilitacji. Jakie plany Nesti kulturalne, bo wiem, że pojawicie się, to już można zdradzić, 9 września w Lublinie na koncercie, na stadionie, gdzie Albano i Romina Power, gdzie będzie premiera i polskiej płyty. Specjalna, limitowana, taka złota edycja z logiem Nesti. Przepiękny skład utworów, mogę już Państwu powiedzieć. Będziecie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Tam też posypią się kamery, ale wcześniej dostanie przepiękna pierwsza dama polskiego kina w taką kryształową kamerę. A będzie nią? Krystyna Janda oczywiście, którą bardzo szanujemy i doceniamy wkład w nasz jak gdyby kunszt aktorski polskiej kinematografii. No Krystyna Janda to naprawdę wielkie nazwisko, wielka kobieta. Pani Krystyna, jak nas pani słucha, to proszę się nie dać, proszę się trzymać. I trzymamy kciuki za teatr pani i panią. Powiemy, że nadeszły niestety znowu trudne czasy dla polskiej kultury, tej prawdziwej przez duże K. A gdzie jeszcze będzie was można zobaczyć, jakie plany? Bo wiem, że chcecie zahaczyć również o festiwal w Sopocie, czyli bardzo, bardzo rozjazdowo. I jesteście partnerami muzycznej wiosny w Szklarskiej Porębie. Wiem, że gdzieś o Wiśle jest mowa. Tak, oczywiście w Wiśle też będziemy mieli cykl różnego typu spotkań. Zostaliśmy zaproszeni też do Muzeum Denisa Lussosa w Holandii, gdzie też będziemy muzeum przekazywać statuetkę Złotą Nutę. Jest wiele tak naprawdę imprez, które przygotowuje menadżer, który z nami współpracuje i tutaj można też powiedzieć o tym, że jest jak gdyby naszym przedstawicielem takim kulturalnym i będzie tak naprawdę organizował cały cykl tych wszystkich spotkań, imprez i no, złotych nut i kryształowych kamer. Ale jest też nowy pomysł na właśnie asy biznesu, które chcielibyśmy wręczać na koniec każdego roku. No i też zamierzamy tutaj doceniać osobowości przede wszystkim w naszym kraju. Stawiamy na pewno na polskie firmy. Będziemy bardzo starać się promować i współpracować z nimi, gdyż tak naprawdę na tym nam najbardziej zależy. No to w takim razie wiemy już, co będzie się w 2017 roku działo. Niebawem trzecie urodziny Nesti i fantastyczna premiera płyty Empire One, czyli twórcy Moonlight Shadow 2017. To będzie wielki hit tegorocznego lata i Empire One zagra na dwóch koncertach pod szyldem właśnie muzycznego lata i planety hitów, której patronuje między innymi nasze telewizje MTV24TV, ATV Warszawa, Planeta Kobiet i wielu, wielu jeszcze innych przedstawicieli medialnych, za co dziękujemy naszym partnerom. Dziękuję również Tobie za przybycie dzisiaj tutaj do nas i mam nadzieję, że będziemy mogli niebawem uruchomić taki stały kącik porad dla naszych widzów, jak się nie dać. Bardzo dziękuję za takie miłe spotkanie. Oczywiście jak najbardziej jesteśmy nastawieni na to, aby informować i edukować ludzi. Robimy to za darmo, robimy to dlatego, że to kochamy i rozwijać naszą firmę będziemy dlatego, że kochamy to, co robimy. Moim Państwa gościem był pan Krzysztof Szewczyk, przedstawiciel Nestia Odszkodowania. Dziękuję za rozmowę, a ja zapraszam naszych widzów na kolejne odcinki.